Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, sytuacja w kraju w związku z koronawirusem z każdym dniem jest coraz poważniejsza. Zależy nam, abyście Państwo mieli wszelkie informacje z tym związane. Przybywa w Kwidzynie osób na kwarantannach. Jest ona uciążliwa nie tylko dla samych uczniów, ale także dla całych rodzin czy współpracowników osób pracujących, a przebywających aktualnie na kwarantannie. Zależy nam, aby tych kwarantann było jak najmniej. Stale monitorujemy sytuację w kwidzyńskich placówkach oświatowych. Celem usprawnienia kontaktu szkół z sanepidem uruchomiliśmy specjalną linię telefoniczną, która ma ułatwić kontakt wtedy, gdy będzie on najbardziej potrzebny. Na dziś nie jesteśmy w żadnej strefie, ani żółtej, a tym bardziej czerwonej i chcielibyśmy, aby tak pozostało. Pamiętajmy, że indywidualne decyzje konkretnych osób nie wpływają tylko na bezpieczeństwo tych konkretnych osób, ale także całych rodzin i współpracowników. A zatem dbajmy o siebie, dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Zachowajmy dystans i nośmy maseczki tam, gdzie to jest wymagane.